W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy w swojej historii grania Anarchii będę miał możliwość skorzystania z legendarnej korony Anarchii, która posiada jedyny w swoim rodzaju efekt siły 2, który oczywiście jest nieskończony. Co więcej, zrobimy opening warty kilkaset złotych i pokażę wam, jak trafiłem nieprawdopodobne rzeczy, co poskutkowało tym, iż wzbogaciłem swój ekwipunek aż o kilka razy. Ponadto w tym odcinku losuję dla was 100k, więc jedyne co musicie zrobić, aby je wygrać, to zostawić suba, lajka oraz napisać w komentarzu swój nick. Osoba, która wygrała w poprzednim odcinku, wyświetla się na ekranie. Napisz do mnie mordeczko na Discordzie, no i na Discordzie również macie link do mojego teksturpaka, a link do Discorda jest w opisie. Tak więc co, zapraszam na ten wspaniały seans. I już tutaj totem łaskawienia wylądował do mojej łapki. Zrobimy sobie jeszcze slot loka, żeby przypadkowo go czasami nie podmienić podczas klepy. Ale jak możecie zobaczyć, póki co mój ekwipunek jest dosyć pusty. A oto dlatego, że zrobimy sobie opening 10 kluczy do anarchicznej skrzynki oraz 20 kluczy do epickiej, które oczywiście możecie sobie zakupić na stronie Anarchii. No i pewnie spytacie, gdzie jest ta korona? Zombie, pokaż ją, czy serio ją masz, czy to nie jest jakiś bait? No mam, moi drodzy, koronę Anarchii, którą dał mi Tromba specjalnie na ten odcinek, także Tromba, bardzo ci za to dziękuję. Mam nadzieję, że dzięki niej zrobię kilka naprawdę fajnych akcji. No i zobaczymy, czy ta korona jest faktycznie taka OP, jak wszyscy mówią, czy może to tylko głupi item, który tak naprawdę nic nie daje. No, o tym się przekonam już w dzisiejszym odcinku, no i będziemy po prostu tepać z nią do graczy. Mam nadzieję oczywiście, że nie zginę, bo szkoda by było stracić totem ułaskawienia. No ale zanim przejdziemy do tego tepania, no to zróbmy sobie po prostu mały opening. Więc co, lecimy z epicką, no i tutaj będziemy ją otwierali bez animacji, tylko sobie po prostu poklikamy i zobaczymy, co z niej tutaj po prostu trafimy. A więc 20 kluczy z anarchicznej skrzynki udało nam się trafić zaledwie jedną klatę anarchiczną oraz jeden miecz anarchiczny. Do tego książka na niepodpalenie, dwie na szybkość, no i tutaj jakieś zaczarowania. Więc to zaczarowanie sobie wykorzystamy, no i być może na odcinku trafi jakiś miecz 50. Jeszcze w przerwie tego odcinka bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, gdzie będziecie mieli do pobrania mój najnowszy texture pack. Jeżeli sobie go pobierzecie, to kliknijcie sobie w ikonkę, będę wiedział, ile osób właśnie go pobrało. Także co, zapraszam do dalszego oglądania. Oczywiście nie udało mi się trafić miecza 50, kto by się spodziewał. No a teraz tak naprawdę sam miodek, no i kluczyk do skrzyni anarchicznej. Tutaj sobie otworzymy z animacją, no i mam nadzieję, że tutaj już coś trafi lepszego. Dobra, no i z pierwszej trafiamy. Aj, myślałem, że będzie to obrażenie krytyczne. Jest to bańka, warto około 12 koła aktualnie. Z drugiej trafiliśmy buty anarchiczne. Z trzeciej rozszerzenie Ender Chesta. Z czwartej miecz anarchiczny. Z piątej obrażenie, a nie, podpalenie. Stak serduszek, okej, to jest warto około 20 koła, więc fajnie. Okej, 32 zaczarowania. Kolejne rozszerzenie Ender Chesta, to jest około 30 koła. No i ostatnie dwie skrzyneczki. I zobaczymy, co z nich trafimy. Czy to będzie elytra? Tak, elytra! Trafiłem elytrę z anarchicznej skrzynki! Ja pierdykam, pierwszy raz po tworzeniu z... Nie, to się nie wydarzyło. Udało się trafić elytrę z anarchicznej skrzynki. Ja pierdykam. Pierwszy raz w życiu, otworzyłem już chyba ze 100 takich skrzynek. Dobra, tworzymy ostatnią, no i jestem zadowolony z tego openingu, po prostu się nie spodziewałem. Jeszcze rozszerzenie Ender Chesta. No dobra, opening po prostu dzisiaj oddał. No chyba z okazji tej korony, którą aż po prostu założę sobie od razu tutaj na głowę. No coś nieprawdopodobnego, no oddało naprawdę mocno, wspaniale. No ale co, ja idę teraz na losowe kordy i sobie przyporządkuję ekwipunek do tego, aby tepać już do graczy. No i dobra widzowie, wszystko mam już uporządkowane, a więc będziemy tepać, no co prawda z trochę słabym mieczem, bo tylko 43%, ale taki powinien mi wystarczyć, bo mam stręża dwójkę, oczywiście elytra w ekwipunku, a na dwójka na sobie, no i taki po prostu podstawowy, że tak powiem, ekwipunek do typania z koroną, więc lecimy do pierwszej osoby, już nie mogę się doczekać, tak aby komuś rozwalić po prostu itemy. No i mam nadzieję, że nie zginę, bo jak zginę w pierwszym tepnięciu, to naprawdę będzie beka w jakimś nielegalnym trapie. Okej, zaakceptowała nas już bodajże druga albo trzecia osoba, tylko że wcześniej ludzie po prostu zlogali, dosłownie widząc koronę. Dobra, to jest koleżka. Okej, tego się bałem, altuję tutaj dwóch typa w tym trapie. No tego się po prostu bałem tak szczerze. Dobra, udało mi się jakoś stąd po prostu wyjść. Kurczę, no naprawdę dopisał mi tutaj niezły farcik. Dobra, tutaj ziomal zginął, okej. Ja pierdykam, no uff.
Nie odzywałem się tutaj, ale nie wiem, co ja miałem zrobić w tym trapie. No był to oczywiście nielegalny trap, więc beka z tych typów. Dwóch ziomków tutaj altowało chyba, tak mi się wydaje, że dwóch tutaj śmierdzieli, artowało. No ale na szczęście udało nam się przeżyć w tym trapie. Bardzo się boję właśnie takich trapów, gdzie no ludzie będą altować właśnie w taki oto sposób. No bo kurde, no nie da się nic w tym momencie zrobić. No zresztą sami widzieliście. I z tego, co widzę, to ten typek jeszcze jest tam do góry, więc może udałoby mi się go jakoś złapać, tamtego typeczka, tego Miłoszka. To jest jakiś diaksik, więc sobie go po prostu killniemy. Aha, to jest ten, co my już go killnęliśmy. No dobra, nieważne, ale uff, było naprawdę ciepło. Oj, oj, oj. Kurczę, nie nagrałem wam, widzowie, ale ziomal, który po prostu robił tego nielegalnego trapa, się zalogował, no i udało mi się go skillać, właśnie kolega tego typa. Zajebiście, itemy spalone, specjalnie tu czekałem, żeby gościu się zalogował za to, że robili nielegalnego trapa, więc udało się go killnąć. Kill zaliczony, już mamy 603 kile, więc fajnie. Uwaga, co to będzie za trap? Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś trap z altowaniem. Są tutaj jakieś koleżanki, znaczy koledzy miałem powiedzieć, którzy sobie dosłownie padli na dwa hity, a tutaj typek zlogał. Dobra, nie będę im tu niszczył jakoś tej bazy, bo to takie proste, normalne chłopaki z zasadami, a rury zawsze będą rurą. Pozdro, Dani Załęcki. Dobra, dobra, co nam maszyna wylosuje podczas tego teleportu? Czy to będzie nielegalny trap klasycznie? O, spawn, nieźle. Okej, nie wiem, co to jest za trap, szczerze mówiąc. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Jest taki ziomek diaksowy. Okej, dlaczego on nie zlogał? To się nie zastanawiam, dlaczego on ten typek tutaj nie zlogał. Miał szansę na zloganie. Na tak to tak naprawdę ma szansę na deada w tym momencie, no bo nic innego tutaj nie widzę, żeby ten ziomek mógł zrobić. Ja mam levery, dobra, na spokojnie. Dobra, no i co, bijemy sobie go. On będzie tutaj po prostu robił takie wygibasy, tak, panie kolego? Będzie chciał się bić tutaj na kobłeby. Ja nie chcę się z panem bić na kobłeby, więc, że tak powiem, pobijemy się tutaj. Tak, on teraz błaga o litość. No nie wiem, kolega tutaj robił jakiegoś nemoska, ale to chyba jakiś początkujący gracz nemoskowy. Okej, okay, tepam do jakiegoś ziomka z nickiem 2011 w niku, więc może być naprawdę grubo, może być to jakaś młoda krew. Dobra, mamy tutaj kolegę w wodzie, więc powiedzmy sobie tak, no ja się z nim poklepię tutaj, spróbuję sobie tego typa tutaj dojechać, no bo no nie ma innej klepy aktualnie na serwerze niestety. Dobra, mamy tutaj kolegę w kobłebie, więc sobie spróbujemy go killnąć. No i praktycznie 2-3 hity i pana Filipka już z nami nie ma. Bye bye, ale itemki mu zostawimy. Dobra, był już pokorny, no to teraz czas na typa, który ma w niku spocony. Oj, faktycznie to jakieś spoconki. Dobra, ten dostał ode mnie hita. Nie wrzućmy sobie go tutaj w kobłeba. No niestety jego koledzy tam zlogali, ale może tego typa nam się po prostu tutaj uda dojechać. O, właśnie pan XD mnie sobie padł. Uwaga, uwaga, o, jest to trap. Chyba już w nim byłem, w tym trapie, tak. Ja chyba już w tym trapie byłem, no i udało się. O, teraz mi się udało tego Kaliego złapać. No to jest właśnie ten trap tutaj z tym piaskiem. Oj, 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 tutaj jakiś jego kolega wkroczył do akcji. Dobra, tego się nie spodziewałem, szczerze, że to jakiś jego kolega wkroczył do akcji. Ja nie mam tutaj przygotowanych itemów na pasku wszystkich, tak jak powinienem. Aha, on tutaj na dół zeskoczył, tak? Dobra, no to zrobimy tak. Zabudujemy tutaj, no i po prostu tego typa spróbujemy sobie tutaj dojechać. Dobra, zabudujemy. No i tutaj tak naprawdę on sobie na 2-3 hity powinien paść. Nie zginął on, nie wiem czy... Dobra, zginął jednak, no to G, nice. No to mamy killa, pięknie. Spadł na dół i zginął, więc jest fajnie. Oj, są takie zadymiarze, oj, 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 to jest ten trap, gdzie ja byłem na samym początku. Oj, 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 oj. No i dobra, nie jest kolorowo, bo chyba sobie tutaj po prostu... Nie zginę, nie zginę sobie w tym trapie, więc jest git. Za to zginął ich kolega, którego po prostu zdripstonowali, więc zajebiście. A teraz spróbujmy złapać tych Paukersonów tutaj, właśnie tego typa. Sobie spróbujmy tutaj pięknie dojechać, co robił nielegalnego trapa. Ja już go raz zabiłem, ale nie zaszkodzi go zabić po prostu jeszcze raz i spalić mu tutaj nędznie itemy, żeby właśnie takie pały, co robią nielegalne trapy, sobie nie miały tych itemów. No zawsze jakaś tam dla nich to strata jest. Dobra, no i tepa, moi drodzy, tym razem do S-a, więc zobaczymy, gdzie S następnie. Oczywiście nie jest to prawdziwy S, jest to jakaś tam podróbka. No dobra, no widzicie, jaki to jest S, okej. Możemy dać w tytuł odcinka, że pokonaliśmy S-a, więc nieźle. Dobra, on chyba rzucił sobie perłę, z tego co mi się wydaje, gdzieś tam w prawą stronę. Chociaż nie, mogło mi się w sumie wydawać. Tak, on właśnie rzucił sobie tutaj perłę, pan rogaty. Dobra, on za chwilę powinien paść, bo nie ma on już tak naprawdę totemu. Dużo mu, że tak powiem, hitów nie zostało tutaj, więc spróbujemy sobie za chwilę go dojechać. No szkoda, że nie mam tych dev spiderów, bo ja aż tak na elytrze nie potrafię latać. Gdybym miał devki, no to byłoby naprawdę szybko i gościu już tak naprawdę byłby killnięty.
Dobra, nie wiem ile ten chłopak ma serc. No właśnie, patrz sobie, zostawimy sobie tutaj jego itemy. Być może on sobie przyjdzie i je weźmie. No bo być może mu się przydadzą. Więc sobie tym tanecznym lotem chciałbym wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że oczywiście odcinek wam się spodobał z koroną. No i będą również się pojawiały kolejne odcinki z koroną. Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to pamiętajcie, żeby zostawić tutaj suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick, bo losujemy dla was 100k. No i co? W następnym odcinku może porobimy sobie jakieś fajne wyzwania czy coś tego typu i będzie po prostu zarąbiście. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i pa, pa!